Siemano, jadę właśnie na Laguna Esmeralda. Tam jest taki parking, zaparkuję auto. Mam 8,8 km plus minus trasy, około 4,5, no troszkę mniej niż 4,5 km w jedną stronę. Laguna Esmeralda to jest takie jezioro, staw, zwał jak zwał. I tam chwila przerwy, no i powrót. Łącznie 9 km. Pokazuje, że 2,5 godziny cała trasa zajmuje, ale na tej apce All Trails poczytałem, że 2,5 godziny to tak, ale w lecie. Jak po prostu się idzie, jak po, wiecie, chodniku. A sytuacja wygląda troszeczkę inaczej. Jest taka pogoda jak teraz. Myślę, że około 4,5-5 godzin, tak ktoś tam pisało. Po prostu nie będzie się szło cały czas pewnym maszyn, tylko momentami, wiadomo, jakiś lód i tak dalej. Śnieg, no zobaczymy. W ogóle zaskakuje mnie cały czas ruch w tej miejscowości. To Ushuaia traktowałem, jeśli chodzi o takie zaludnienie, wiecie, peryferia i tak dalej, podobnie jak to El Calafate na przykład. I w El Calafate to po prostu człowiek jechał i był sam w tym mieście. Miał takie poczucie, że po prostu nikogo tam nie ma. I jechałem w różnych godzinach po El Calafate i za każdym razem jest to samo. A tutaj, o której godzinie nie jadę, to mam wrażenie, że jestem w jakimś dużym, no może nie dużym mieście, ale w większym mieście. W takim średnim miasteczku, nie wiem, 50-100 tysięcy w Polsce, może nawet więcej. To jest normalnie non-stop ruch. Pasy są czasami po 2-3 i one są cały czas zawalone, że jest dosyć dużo aut. No, nie ma takiego poczucia, że to jest po prostu pusto, tylko że naprawdę jest tu duży ruch. To rzeczywiście tutaj czuć, że to jednak jest takie, no, miasteczko portowe, to raz. Może nawet miasto portowe, to jest chyba lepsze określenie, miasteczko. Dwa, że właśnie tu jest takie skupisko, że jednak to jest jeden główny taki ośrodek miejski na bardzo dużą ilość kilometrów, a jednak w Patagonii mimo wszystko tam jest trochę bardziej to rozbite. Jest to El Calafate, El Chalten i jeszcze tam kilka, już nie pamiętam tych nazw, ale na przestrzeni, powiedzmy, że tam 400 km czy 500 macie tam ponad 5 czy 6 miast, a tutaj jest to, no to tutaj już tak nie wygląda. Wydaje mi się, że tutaj jest jedyny taki ośrodek miejski duży. Pogoda jest średnia. Albo inaczej, jest cieplej niż w Patagonii, bo w Patagonii rano miałem zamrznięte szyby. Tutaj szyb zamrzniętych nie miałem. Kropi deszczyk, a taka mikro mrzaweczka, dosłownie 3 minuty na szybie i dopiero widać, że cokolwiek spadło bez używania wycieraczek. Jakieś 1-2 stopnie odczuwalne, ponoć minus 5 na apce, na telefonie, ale no niby wieje ten wiatr. No, wziąłem kurtkę ze sobą i wydaje mi się, że na pewno zacznę wędrówkę w kurtce. Miałem czapki nie mieć, ale tak w ostatniej chwili zobaczyłem, jak świszczy ten wiatr, myślę, że biorę czapkę, bo dużo miejsca to nie zajmuje, lekkie przecież, a po co być głupkiem i zmarznąć niepotrzebnie. Idę szlakiem. Na razie jest spoko. Jakieś 700 metrów przebyłem. 4,5 km mam w tą stronę pierwszą. Do Laguny Esmeraldy. Pada śnieg, pruszy. Jest bardzo klimatycznie. Śnieg jest ubity. Więc idzie się na razie prawie jak po chodniku. Dosyć płasko. Wiem, że jakoś na między drugim a no, między 2 a 2,5 km trasy jest dosyć ostro w górę. I to jest takie jedno duże, główne przewyższenie. Jak się już to przejdzie, to już później jest w miarę płasko, aż do samego jeziora, więc ogólnie z tego, co widzę, to jest względnie płasko, takie zwykłe po prostu chodzenie i będzie troszkę pod górkę w połowie i później znów płasko. No ten śnieg pada coraz bardziej. Na początku się tak w ogóle taka mikromrzawka, później malutkie płatki śniegu, a teraz to już tak naprawdę coraz bardziej. Ale jak patrzyłem, to ma być maksymalnie 2 cm świeżej pokrywy śnieżnej. To mi dużo nie zmieni, szczerze mówiąc. No i ma padać tylko 2 godziny. Zobaczymy, jak to będzie. Szedłem jeszcze w czapce chwilę temu, no i ogólnie w rękawiczkach, teraz zdjąłem na chwilę, ale się rozgrzałem w tej kurtce, ale kurtki ściągać nie będę, ewentualnie trochę rozepnę. Czapki na razie też nie będę zakładał, no bo naprawdę mi się ciepło zrobiło, a nie chcę się zaraz, wiecie, zapocić. Zacznie wiać i nie jest to na pewno zdrowe. No, sypię, jak nie wiem. Dobra, będę raportował, jak się zmieni trochę krajobraz lub jak się coś ciekawego zacznie dziać. km trasy za mną, jeszcze przede mną niecałe 2 km, jakiś 1,8 km, coś takiego. Teraz jestem przed tym głównym przewyższeniem, nie jest on jakieś wielkie. Wydaje mi się, że tutaj na spokojnie można sobie po prostu wejść, także spoko, bo się obawiałem, że po prostu obuwie mi ograniczy, ale tak nie będzie, całe szczęście. Wczoraj sobie zakupiłem empanadas, tam gdzie była pizza, tak żeby mieć teraz na wynos. On się właśnie pytał, czy no teraz, czy na tomorrow. Ja mówię, tomorrow. Chyba nie tylko ja tak biorę, żeby mieć taką przekąskę po prostu na trasę. Ała, mam dziąsło uszkodzone. Bardzo dobre.
z kurczakiem. To mam dziąsło uszkodzone i sobie twardym fragmentem ciasta, takim przypieczonym, pierdoliłem to po prostu w dziąsło. Na mój grymas na twarzy. Ale pyszne, są bardzo dobre nawet na zimno. Genialny pomysł. To jest kurczak i cebula. Mam ich 8, różne smaki, które po 2, które po 1. Pomita z kukurydzą. Na pewno mam 2 z kurczakiem, 2 z mięsem wieprzowym. Kurde, już jeszcze nie pamiętam. Coś właśnie to z cebulą i jeszcze coś. Genialny pomysł. No, lecimy z pyska. Zjem z 3-4 i lecę dalej. A few moments later. Jakieś 600 metrów, 550 zostało. Tu już jest tak względnie płasko. Było trochę przygód. Kilka gleb na tym podgórkę. No po prostu ślisko. Trzeba jakoś było sobie poradzić. Kilka razy na kolanach. Tu jakieś drzewo, tu jakoś pod kątem. No kombinowania, ale jak patrzyłem, jaka grupka Akendyńczyków szła przede mną, to oni bardzo podobnie też tam bokiem. Po właśnie takim nieubitym śniegu jest trochę więcej przyczepności. No i szybkość wtedy się liczy, żeby w miarę sprawnie. Bo jakoś mi brakowało na jakimś takim fragmencie siły, się zatrzymywałem, no to plecak przeważał i cienko. Także wbrew pozorom, ale dynamika pod takich śliskich pod górkę się liczy, że po prostu tą siłą rozpędu wlecieć tam. Mi trochę tego brakuje. No już tutaj widać powoli zarys tej doliny. Lago to chyba jezioro, a laguna to może staw w sumie. No dwie różne nazwy, więc powinno się to jakoś różnić. No właśnie idę po środku jeziora. Jest zamarznięte. No temperatury są takie koło zera. Minus parę, ale to musiało być w zimie. Kilka miesięcy temu. Dużo zimniej, że to jeszcze trzyma. No właśnie sobie łażę po środku jeziora. Tu widzę, że jest mnóstwo kroków. Stąd się czuję bezpiecznie. Za mną też grupka sobie tutaj stoi na jeziorze. No myślałem, że będzie ładna, błękitna, taka śliczna, szmaragdowa woda. Na zdjęciach widziałem. No nic. Będzie trzeba kiedyś przyjechać w lecie, żeby zobaczyć wodę. Ogólnie super trekking, fajna wycieczka. Bardzo mi się podobało. Fajna trasa, taka sympatyczna. No, tak byłem ciekaw, jak sobie poradzę w górach, ale to nie jest jakieś wymagające trasa. Ta sympatycznie jest, spoko. Na pewno zacznę jeździć sobie jakoś teraz chyba w Tatry w najbliższych czasie. Może za rok czy coś, może w tej zimie jeszcze. W sumie to zima dopiero się zacznie. W sumie jeszcze jest jesień, dopiero się zaczyna u nas. Nieważne, gadam głupoty. To tym bardziej na pewno pojadę w góry w tym roku, czuję moc. No nic, ja się zawijam powoli. Śnieg nie ustaje, to nawet dronem nie polatam. Nawet bym powiedział, że teraz zaczęło bardziej wiać i bardziej sypać. Zresztą nawet właśnie ten śnieg, to już tak nie ma znaczenia. Znaczy ma znaczenie, ale nawet jakby przestał padać śnieg, to dosyć mocno wieje, więc tak to koliduje z lataniem dronem. No nic, ja się zawijam, w takim razie idę w kierunku auta. Godzinka 40 jakoś zajęło to, więc pewnie tyle samo będę wracał. Widzimy się już przy aucie. Trasa zrobiona, 9 km wyszło, 2 godziny 57 minut, także poniżej 3 godzin. Gość mówił, że 2 godziny w jedną, 2 w drugą, także bardzo sprawnie poszło. Jestem bardzo zadowolony. Ogólnie super trasa, fajnie się szło, tylko ten jeden fragmencik taki właśnie, bardziej stromy, gdzie się ślizgałem, a tak to super naprawdę. Jest 12.15, co czasu mam jeszcze bardzo dużo, w sumie bardzo dużo czasu. Myślałem, że jakoś 14, może 15 skończę, tutaj. Super, mam jeszcze cały dzień w zasadzie. Cały czas proszę, cały czas, super. Fajnie, inny klimat. No nic, ja pakuję się do auta i zaraz obmyślam, co chcę robić przez resztę dnia. Uznałem, że trzeba na jedzonko pójść, bo była chwila czasu, akurat byłem głodny. Fajna knajpka otwarta. Na przystawkę chorizo, a później mięcho. Ta jest inna niż wcześniej jadłem, bo jest mi tłusta. Dużo bardziej przypomina naszą polską białą kiełbasę. Ogólnie spoko, ale taka 7,5, myślę, 7 może. Liczę, że stek będzie lepszy. Tak się prezentuje stek. Wysmażenie idealne. Medium rare, takie jak chciałem. Bardzo dobry. Jeden z lepszych, który jadłem. Jadłem tutaj 3 steki. To jest ten drugi. Na pewno na drugim miejscu. Na pewno najlepszy był do tej pory w tej pierwszej. I taki z piłkarzami. Ale super. Bardzo dobry. Właśnie tego sałateczka. Trochę warzyw mi się przyda, bo 100 lat już nie jadłem tych warzyw. Tutaj ciężko warzywa. Ucinam. Widzimy się dalej zaraz. A few moments later. Naprawdę fantastyczny stek. Nawet niewiele, naprawdę prawie na równi tej dla brigady. No trochę inny na pewno, może nawet na równi, no bardzo dobry. Wreszcie jakieś warzywka, ta sałateczka taka, wiecie, najprostsza sałata, cebula, pomidor, oliwa, sól, pieprz, ale siadło. Brakowało mi jakichś takich warzyw surowych. Ta jednak, ta kuchnia jest pyszna, ale mało warzyw. No i też ogólnie wydaje mi się, że jeśli chodzi o kuchnię argentyńską, jest genialna. Naprawdę nie doceniałem jej wcześniej, bo jej po prostu nie znałem. To jest taka włoska na sterydach kuchnia, tak bym powiedział. Włoska kuchnia na sterydach, na tej zasadzie, że jest bardzo dużo naleciałości włoskich, bardzo dużo. Interpretacji włosów, czy makaronów, czy pizzy na przykład. No ale do tego dochodzą pyszne empanadas, steki, ogólnie grill sam w sobie.
kultura ta grillowania, której we Włoszech takiej nie ma. No to powiedziałbym, że to jest bardzo, bardzo dobre połączenie. Minusem jest brak tych warzyw, bo to jednak jak się je tydzień czasu coś takiego, no to wtedy brakuje powoli. Tak jak się gdzieś pójdzie, wiecie, na taką kuchnię raz na, nie wiem, tydzień czy dwa, no to tego nie czujecie wtedy takiego braku tych warzyw. Ten stek naprawdę był taki chudziutki, bo ten z poprzednie dwa, co jadłem w Argentynie, to jednak muszę powiedzieć, że one były dużo bardziej tłustsze, ale ten nie był tłusty. Inny kawałek mięsa, nie wiem czy się orientujecie, ale właśnie Wagyu beef na przykład, no to na tym to polega, że ono jest właśnie marmurkowate, czyli przerośnięte bardzo równo tłuszczem. To mięso jest ogólnie bardzo tłusta, ta wołowina Wagyu, przez to jest genialna ponoć. Nie, jadłem tylko takie, no Wagyu, takiego Wagyu, to nie jadłem. Jadłem tylko powiedzmy, że coś z podobnej krowy, ale nie o tym smaku. Może jeszcze będzie mi dane zjeść właśnie takiego Wagyu beef kiedyś. Tylko problem jest koszt, bo Wagyu beef w Tokio, żeby zjeść taki, wiecie, tą najlepszą na świecie, to jest ponad 1000 zł. Jest to kurwa dużo. Ja lubię zjeść steka dobrego, nawet w Polsce za 300 raz na, nie wiem, pół roku, czy nawet rzadziej, ale 1000 to jest dużo, nawet więcej chyba, 1200 czy 1500, coś w tym stylu. Założenie tego wyjazdu było takie, że po prostu całościowo poznać Argentynę, być właśnie w wielu miejscach, w zasadzie w całym kraju, a kiedyś jak będzie okazja jechać do Patagonii jeszcze raz, kiedyś jeszcze pojadę, bo naprawdę jest bardzo fajnie, tak właśnie jakieś szlaki i tak dalej, odkrywać te dzikie tereny. Myślę, że super sprawa, ale na pewno nie w najbliższym czasie, w sensie no, trzeba zmieniać miejsca, a nie 40 razy jeździć w to samo miejsce raz po razie, tak? Patrzeć na drogę muszę, kurwa, nie gadać głupoty. Wczoraj jak tu byłem, to było dosyć pusto. Teraz się okazuje, że już wszystko wyprzedane na 15, a to jest ostatnia godzina dzisiaj, jak leży pociąg, bo on tylko jeździ 3 razy w ciągu dnia. 9.30, 12.30, 15.00. Trzeba czekać. Jest jakaś lista rezerwowa, jestem 12 na liście rezerwowej. Mam o 15.00 przyjść tam pod tę kasę biletową. Chyba mi pani powiedzieć, czy się uda, czy się nie uda. Ale patrz ile jest ludzi, to myślę, że nie ma szans. Udało się, wyszło, że w zasadzie mam wagę dla siebie. W ogóle to jakiś chyba drugi pociąg puścili, chyba wydaje mi się, że prawdopodobnie na początku nie planowali, bo był train 5 i teraz train C, 5 i 6, wydaje mi się, że na początku tylko 5 była i dlatego tak to jest, że się jednak udało. No jednak sam nie jestem, ale i tak jest git. Przynajmniej na jednym siedzeniu to nikogo nie ma, więc jest zajebiście. Zaraz pociąg rusza. Tak się prezentuje pociąg w całej okazałości. A tu jest drugi, ten pierwszy, to numer 5, co pojechał. Tam na górze jest jakieś miasteczko, coś w tym stylu. Mamy 20 minut, o 15-20 minut przerwy. Także coś zaraz będę patrzył, zobaczymy co tu jest ciekawego. Co jest najciekawsze? Wiadomo, że lokomotywa. Najgenialniejsze w tym wszystkim jest to, że ta lokomotywa jest na parę i ona działa. To jest mnie najbardziej jara chyba w tym wszystkim, że jest taka, wiecie, prawdziwa, działająca na parę lokomotywa. To jest raczej rzadkość, że one gdzieś stoją, a tutaj normalnie w pełni to działa, jeździ wolniutko, bo ten pociąg, nie wiem, chyba 10 na godzinę nie przekracza jego prędkość, on się w zasadzie toczy. Tak to na górze wygląda. Nic tu takiego spektakularnego nie ma, taka jest stara stacja. Myślałem, że tu będzie jakaś infrastruktura czy coś, ale nic takiego nie ma. Koniec XIX wieku postanowili zrobić więzienie, po prostu zsyłali ludzi na samo południe, w zasadzie na koniec świata i ta kolonia się cała rozwinęła. Później chyba w 1947 już to więzienie zamknięto, no i po prostu się już osada rozwijała, powiedzmy już w taki sposób normalny, na zasadzie właśnie, że port i tak dalej. Historia jest mocno związana właśnie tego miasteczka z więzieniem, w zasadzie miasta. Też z tego co czytałem, to właśnie ci więźniowie sami zbudowali to więzienie. Czyli najpierw byli zesłani i po prostu oni jako ta siła robocza budowali to więzienie, w którym później siedzieli. Co do pociągu, spoko wycieczka. Nie było jakichś wielkich wybuchów i pościgów, ale tutaj samą robotę robił pociąg tak naprawdę. Widoki całkiem spoko, ale myślałem, że będzie trochę jakby, nie wiem, więcej jakichś takich konkretnych miejsc do zobaczenia. O, to jest chyba dobre określenie, bo tak naprawdę to nic takiego nie było za bardzo. Była tylko ta stacja, gdzie każdy sobie robił zdjęcie z pociągiem, w tym ja, wiadomo. No i tak to tylko podczas jazdy, a tak nie było jakiegoś, wiecie, że zatrzymuje się
i tu jest to, zobacz, czy każesz robić zdjęcia czegoś, nie, później jedziemy dalej. Kolejny jakby taki punkt, gdzie coś tam mamy do oglądania, no tego by mi brakowało, szczerze mówiąc. Jakby to było, to już było w ogóle super, super, ale ogólnie to całkiem spoko. To nie jest nic takiego, co bym poszedł, wiecie, 10 razy na to, ale raz i nie żałuję, to jest pewne. Jest 17.30, nie mam pojęcia, co teraz będę robił. Jutro mam samolot 12.30, co prawda dopiero. Czyli mogę na spokojnie wstać koło 9, więc się wyśpię, więc nie muszę iść jakoś do mak wcześniej spać. Nie umiem sobie tego za bardzo wyjaśnić, ale ma to miejsce jakiś taki swój klimat specyficzny. Nie wiem, jak to ująć w słowa, ale naprawdę tutaj fajne. Fajnie, fajne miejsce. Czy jest w Patagonii, to na pewno warto tutaj też zajechać na ten koniec świata. Na pewno się nie zawiedziecie. Ja idę się tutaj jeszcze przejść przy porcie. Zobaczcie, jak tutaj wygląda. Może jakiś fajny statek będzie. I dzisiaj raczej krótszy dzień. Będę się zbierał pewnie do pokoju. Chcę trochę odpocząć. Jutro cały dzień w podróży w zasadzie. Wiecie, naładować baterie, żeby jeszcze mnie czeka później Rosario, Iguazu. Na koniec jeszcze Buenos Aires z powrotem. Także jeszcze dużo roboty przede mną, dużo zabawy, dużo zwiedzania, a też nie chcę, żeby to się wszystko tak przesyciło. Dzisiaj tak bardzo intensywny dzień, od rana tak naprawdę. W Patagonii w zasadzie i w ognistej ziemi zrobiłem to, co chciałem, w sensie zobaczyłem to, co chciałem, także jestem bardzo zadowolony. Tak często samolotem to chyba nie latałem nigdy. Licząc te przysiadki jako pojedyncze loty, to chyba z 15 w 17 dni. No by było chyba. To by trzeba siąść na spokojnie policzyć, ale myślę, żeby coś koło tego wyszło. Tu możecie zobaczyć, jak bardzo są do góry uliczki, tak w górę. No to muszę powiedzieć, że przejadę się w sumie, zaraz pokażę wam, bo akurat tego nie nagrałem, ale jak jeździłem tam wczoraj czy dzisiaj do knajpki na jedzenie, no to masakra. Jak się San Francisco kojarzy właśnie z tego typu do góry, no to to jest bardzo podobne. Tylko tam jest, wiecie, że góra, później dół, góra, dół. No to tutaj nie jest góra, dół, tylko po prostu do góry cały czas. Na zasadzie, że do góry i tak cały czas. Jest tutaj trochę płasko przy wodzie. No jak to się rozrastało wszerz, no to musiało iść do góry. I te wszystkie uliczki, domki, im dalej od wody, tym są po prostu bardziej w górze. I tak naprawdę mocno pionowe są te drogi, że tam trzeba było naprawdę dawać gaz do podłogi momentami, żeby w ogóle tam wjechać, no bo... I to oczywiście mówię o takich, wiecie, niskich biegach. Także specyficzna sprawa. No to jakiś wrak jest. Trzymajcie się, do zobaczenia w następnym odcinku. Co sobotę o godzinie 11. Trzymajcie się, siema.